Kolejny model, jaki kleiłem, to taki właśnie też model Betexa, to z tej serii, co ten pociąg pancerny. Tu się okazało 7 pojazdów. Ja pokażę tutaj 6, bo 7 pokażę w innym odcinku. I to były takie jak AT-45 Traktor, Tiger, Tygrys, Chevrolet, ISU 152, Sturmtiger, działo pancerne. Działo pancerne samobieżne na podwoziu Tygrysa, Tygrys Królewski i taki samochód J12. Czyli tutaj mamy ISU 152, Tygrys Królewski, Tygrys i działo samobieżne na podwoziu Tygrysa i samochody. Wpierw kleiłem te samochody. Nie, wezmę tą kartkę na bok, bo w kolorach one się gubią. Najpierw sobie skleiłem, to wszystko dojąłem na platformę do Echelona, nie? Także mam różne platformy. Tutaj są te pojazdy, model kartonowy. No, te auta mi się ciężej kleiło niż te czołgi. Tutaj mi się popierdzieliło, bo kleiłem, zaginałem to nie w tą stronę, co trzeba. To mi się to wygięło. I tak się prezentują te samochody. Zaraz je tam na makietę walnę. ISU 152. Działo też samobieżne. Ciężkie działo. ISU 152. Ciężkie działo. I też tutaj. To był pierwszy czołg, jaki kleiłem właśnie z tej serii. I też tutaj z tyłu mi się trochę. Po prostu zaginałem to też nie tą stronę, to trzeba, tak? No ale jak wyszło, tak wyszło. Działo jest. Do Echelona z czasów II wojny światowej będzie. Tutaj jest ten Tygrys. Tamtego Tygrysa pokażę w innym odcinku, dlatego że on jest na platformie z inną serią czołgów. Znaczy jest z tej samej serii, tylko że z innej gazetce się i tam jest czołg też wklejony, bo są dwa czołgi wklejone z innych. Także tutaj mamy Tygrysa. Także Tygrys 1. I tutaj mamy działę haubice na podwoziu Tygrysa. Działo samobieżne. Dodam sobie tą makietę. Wszystko w takiej kolejności, jak się kleiło. Tak, tutaj muszę. Postawię sobie to na razie, bo tutaj są stare platformy, sprzęgi bardzo stare. Ale niestety taki miks platform zrobiony z Pico Junior i nie tylko. Z Pico Junior i nie tylko. Także tyle już miałem. Jeszcze jeden wagon. Także tyle miałem już. Teraz pojadę z tu przodu. Dobra. Zaczepimy tamten wagon jeszcze jeden. I taki eszelonik z tymi modelami. Już teraz w tym odcinku pokazałem te modele. I tak to jest.
No i na razie tyle jest modeli. I w tym ostatnim, z tej trzeciej serii, właśnie z tymi czołgami z II światowej, to będzie już pełny skład eszelona, jaki mam. To będzie pokazane w następnym odcinku. Pełny skład eszelona.